Dzień dobry, nazywam się Wojciech Kaźmierczak. W dniu dzisiejszym zaprezentujemy Wam Volvo V70, które na pozór jest dosyć popularnym i niewyróżniającym się modelem Volvo, aczkolwiek ten konkretny egzemplarz ma za sobą dosyć ciekawą historię. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 2004 roku. Wyposażony jest w silnik wysokoprężny 2,4 litra o mocy 163 koni mechanicznych. Ta jednostka sprzężona jest z manualną skrzynią biegów, także jeśli patrzymy na ten samochód, dosyć popularny kolor srebrny, silnik legendarny, niezawodny, ale też produkowany na szerszą skalę, sami zastanawiacie się, co jest takiego wyjątkowego w tym egzemplarzu? Spieszę z odpowiedzią. Ten egzemplarz jest pierwszym sprzedanym egzemplarzem w naszym salonie Volvo. Także ma on dla nas wartość sentymentalną i co ciekawe pozostał w rękach właściciela aż do dzisiaj. Prezentowany model V70 jest przedstawicielem drugiej generacji. Druga generacja została zaprezentowana w 2000 roku i była samochodem na wskroś nowoczesnym dla marki Volvo. Mamy tutaj zachowaną stylistykę klasycznego Volvo, także mamy dosyć kanciaste linie, ale w każdym możliwym miejscu zostały one delikatnie wygładzone i wyoblone. Oczywiście, jak w każdym klasycznym Volvo, mamy tutaj bardzo fajny element, czyli wycieraczki reflektorów. Dzisiaj jest to już rozwiązanie niestosowane. Mamy układy wysokociśnieniowego oczyszczania lamp. Tutaj mamy spryskiwacz oraz klasyczną malutką wycieraczkę. Prezentowany egzemplarz wyposażony jest w 5-cylindrowy silnik 2,4 litra o znaczeniu D5. Legitymuje się on mocą 163 koni mechanicznych i jest wyposażony w system Common Rail. To wszystko sprawia, że jazda tym samochodem jest całkiem dynamiczna. W przypadku tego egzemplarza mamy skrzynię manualną. Jest to, uważam, że zaleta tego pojazdu ze względu na to, że jeszcze w tamtych latach skrzynie automatyczne nie były tak trwałe i nie były tak szybkie w swoim działaniu, co przekłada się na to, że w manualnej skrzyni biegów ta dynamika jest jeszcze lepsza niż w przypadku automatycznej skrzyni biegów. Odwrotnie niż w obecnej motoryzacji. Dzisiaj często przy nowych skrzyniach biegów nie jesteśmy w stanie nawet uzyskać zbliżonego czasu zmiany biegów, jak przy automatycznej skrzyni biegów. Zapraszam do tylnej części pojazdu. Oczywiście zawsze lubię klasyczne Volvo w kombi. Tutaj nie jest inaczej. Pojemność bagażnika to 485 litrów. Jest on bardzo duży i przede wszystkim, jak to w Volvo, bardzo foremny. I szczerze powiedziawszy, bez problemu tutaj byśmy mogli zapakować się na dosyć długi wyjazd wakacyjny. Pod podłogą bagażnika mamy dwa dosyć płaskie schowki. Mamy również roletę, która zasłania nam bagaż. Prezentowany egzemplarz jest to model, tak jak wspominałem, o nadwoziu kombi V70. Równolegle był produkowany również model S60, czyli V70 w odmianie sedan oraz S80, który miał jeszcze bardziej wydłużoną linię bagażnika i był taką klasyczną limuzyną, najbardziej reprezentacyjny model Volvo w tamtych latach. Zapraszam Was do wnętrza, bo tam też kryją się ciekawostki. We wnętrzu jest bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo lubię to, że cała deska rozdzielcza jest pochylona. Jest tutaj bardzo dużo przycisków, bardzo dużo osób twierdzi, że to jest takie troszkę nawiązanie jak w SAWie do lotnictwa. Aczkolwiek nie doszukiwałbym się tutaj pokrewieństwa z lotnictwem. Ten konkretny egzemplarz posiada również bardzo bogate wyposażenie. Mamy tutaj tempomat, dwustrefową automatyczną klimatyzację i mój ulubiony gadżet, czyli telefon. Ten konkretny egzemplarz pokonał już 216 tysięcy kilometrów. Nie jest to muzealnie zachowany egzemplarz. Służył klientowi, tak jak wcześniej wspominaliśmy,
przez tyle lat był w jednych rękach, nosi pewne ślady użytkowania. Co ciekawe, posiada jeszcze oryginalną książkę serwisową z wpisami z naszego serwisu. Auto było sumiennie serwisowane, także jest to nie lada grabka. Deska rozdzielcza została zaprojektowana w ten sposób, żebyśmy mogli bez problemu obsługiwać wszystkie najważniejsze funkcje w mroźnych warunkach w rękawiczkach w Szwecji. Mamy tutaj bardzo duże przyciski do sterowania kierunkiem nawiewu i mamy bardzo fajny element, czyli regulację ustawień nagłośnienia poprzez takie małe, chowane pokrętła. Zapraszam Was do drugiego rzędu siedzeń. Pamiętam, jak miałem kiedyś okazję podróżować modelem S60 na drugim rzędzie siedzeń. To, co zapamiętałem, to była mała ilość miejsca nad głową. W modelu V70 linia dachu jest poprowadzona praktycznie płasko, co sprawia, że tutaj mamy naprawdę sporo miejsca. Jeśli chodzi o miejsce na nogi, jest tutaj naprawdę bardzo przyzwoicie. Ja jeszcze mam tutaj spory zapas. Podróż na drugim rzędzie siedzeń na pewno umili bardzo duży i miękki podłokietnik. Szczerze powiedziawszy, jest tu naprawdę bardzo wygodnie. Fajnym elementem jest to, że mamy wyprowadzenie nawiewów na drugi rząd siedzeń, który znajduje się w słupkach B. Także naprawdę było to fajne, rodzinne auto spod znaku Volvo. Jeśli jesteśmy już przy podróżowaniu tym samochodem, musimy się koniecznie przejechać. Zapraszam Was na przejażdżkę. To, co pierwsze rzuciło mi się w oczy, to niestety fatalny promień zawracania. Tak jak wcześniej jeździliśmy tylnonapędowymi Volvami, było naprawdę rewelacyjnie pod tym względem. Auto zawracało praktycznie w miejscu. Tutaj ten promień skrętu naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, no jest to zdecydowanie połykacz kilometrów. Mamy tutaj komfortowe fotele, wygodną pozycję za kierownicą, dobrą widoczność, bardzo dynamiczny silnik, także ten samochód spełnia wszystkie aspekty do tego, żeby świetnie podróżowało się nim w dalszych dystansach. Bardzo fajną elastyczność zapewnia ten silnik, nawet jeśli chcemy wyprzedzić przy prędkości 80 km na godzinę jakiś samochód, nie musimy redukować do czwartego biegu, bo ten samochód bez problemu przyspieszy bardzo dynamicznie, nawet na piątym biegu. Testowaliśmy dla Was naprawdę szeroki zakres wiekowy modeli Volvo. Niesamowite jest to, że w każdym modelu Volvo znajdziemy taki ciężki do opisania czynnik wspólny. Wiemy, że jest to Volvo. Wszędzie mamy wygodne fotele, wszędzie mamy bardzo fajną pozycję za kierownicą, wszędzie bez problemu możemy sobie wyobrazić naprawdę długą podróż takim samochodem. I to jest też bardzo fajne, bo tak jak historia naszego klienta pokazuje, że dobry zakup to zakup na wiele lat. Klient jeździ tym samochodem od 2004 roku i na ten moment, z tego co nam przekazał, nie myśli o sprzedaży tego egzemplarza. To, co też jest charakterystyczne dla Volvo z tamtych lat, to duży wieniec kierownicy. Ta kierownica jest naprawdę masywna, aczkolwiek przy tym bardzo dobrze leży w dłoniach i znajduje się ona w idealnej pozycji. Mamy tutaj regulację kolumny kierowniczej, także każdy znajdzie dla siebie odpowiednią pozycję. Warto też nadmienić, że ta jednostka, mimo swojej dobrej dynamiki, mimo masy samochodu i 163 koni mechanicznych, naprawdę mało paliła. Tak jak teraz jadę 90 na godzinę, podglądam chwilowe spalanie i wynosi ono w granicy 4 litrów. Jest to naprawdę świetny wynik i niewiele samochodów może się pochwalić takim wynikiem. W
Wyposażenie tego egzemplarza posiada takie dodatki jak fotochromatyczne lusterko wsteczne, tylne fabryczne czujniki parkowania, tempomat. Także jak na 2004 rok było to naprawdę bardzo dobrze wyposażone auto, które oferowało bardzo dobre właściwości bagażowe i komfortowe, bo tym samochodem naprawdę mogliśmy konkurować z najlepszymi modelami. Sprawdźmy dynamikę. Wcale nie redukowałem. Auto dynamicznie wyprzedziło na piątym biegu. I to jest taki aspekt, że jadąc w trasie jest tu naprawdę przyjemnie. Mamy zapas tej mocy. Jedziemy sobie na piątym biegu. Nie musimy redukować. Sama skrzynia biegów, no nie ukrywam, że jest najmniej precyzyjna z tych modeli, które testowaliśmy dla Was. Aczkolwiek to może też mieć wpływ już przebieg tego samochodu, ponieważ ta zmiana biegów jest taka troszkę gumowata. Może to jest kwestia wymiany wodzików, ale to, co rzuca się w oczy, no to na pewno jest ona najmniej precyzyjna z tych, które dotychczasowo dla Was testowaliśmy. Zaskakująco małe są lusterka w tym samochodzie. Widoczność w nich jest całkiem dobra, ale faktycznie one są bardzo niskie po to, żeby poprawić oczywiście aerodynamikę tego samochodu. Dzięki temu też w aucie jest relatywnie cicho i nie musimy tutaj podnosić głosu, żebyśmy się usłyszeli. Jedziemy teraz przepisowe 120 km na godzinę i naprawdę jest tutaj cicho. Podsumowując, Volvo V70 jest to zdecydowanie ciekawa pozycja na rynku wtórnym. Oferuje ona ogromny bagażnik, świetny komfort i silnik, który jest bardzo dynamiczny i przede wszystkim fenomenalnie elastyczny. Z czasem przy starszych egzemplarzach eksploatacja też nie nastręcza wielu problemów. Części są dostępne i można je kupić w całkiem rozsądnych cenach. Dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i pamiętajcie, jeśli jesteście w posiadaniu klasycznego Volvo bądź Volvo z ciekawą historią, kontaktujcie się z nami, chętnie nagramy film z udziałem Waszego auta. Do zobaczenia. Nagrywa się? I tutaj nie potrzebowaliśmy nic innego, tylko to bez sensu, co mówię. Oraz mamy zacinający się cup holder. Duży bagażnik i komfort. Chyba powtórzyłem to samo.